Odcinek rozpoczyna się w mieście Pretty Lake, gdzie poznajemy dwójkę studentów, Adama i Wiley. Chociaż Wiley ma zaledwie 19 lat, jest w ciąży i nie chce ujawnić ojca dziecka. Późnym wieczorem jest w kościele, gdzie pracuje jej tata i siostra. Nagle słyszą krzyk, a po sprawdzeniu znajdują ojca leżącego martwego na podłodze, z krwią na ustach. Siostry są całkowicie niedowierzające, jak zdrowa osoba, taka jak ich tata, może umrzeć w taki sposób. Następnego dnia kilka kolejnych osób umiera w ten sam sposób, wymiotując ogromnymi ilościami krwi. Następnie scena przenosi się do czwartego dnia od rozpoczęcia incydentów, a teraz życie straciło już około 50 osób. Ze względu na przerażający charakter zgonów, ministrowie Pretty Lake zakładają, że rozprzestrzenia się choroba zakaźna i dlatego decydują się wkrótce rozpocząć kwarantannę. Tymczasem Adam odwiedza swojego wujka w kostnicy, który jest naukowcem. Bada on próbki krwi zmarłych mieszkańców, aby dowiedzieć się, co spowodowało wybuch epidemii. Ale nawet po wielu godzinach badań nie udało się znaleźć nic rozstrzygającego. To prawie tak, jakby ludzie umarli bez żadnych anomalii. Zaniepokojony Adam wraca do domu i namawia matkę, by natychmiast opuścili miasto. Jednak zanim zdąży powiedzieć słowo, krew zaczyna wypływać z jej ust, a ona również umiera bolesną śmiercią. Całe miasto zostaje otoczone przez wojskowych, którzy stawiają ogrodzenie elektryczne wzdłuż granic miasta. Następnie poznajemy pozostałych bohaterów serialu – braci Krieger. Starszy z nich to Pat, który jest odpowiedzialny i pracowity, podczas gdy młodszy Ronnie jest dealerem narkotyków, który często wdaje się w bójki. Kilka dni później, gdy miasto nadal wymyka się spod kontroli z powodu szybkich zgonów i ścisłej kwarantanny, bracia Krieger postanawiają się zabawić. Włamują się do salonu samochodowego najbogatszego człowieka w mieście, Charlesa, i odjeżdżają jedną z jego drogich ciężarówek. Przebiegły biznesmen zauważa ich jednak za pośrednictwem telewizji przemysłowej i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wraz ze swoim równie aroganckim synem, Chuckiem, podąża za braćmi Krieger i w końcu zatrzymuje ich na odludnej drodze. Charles wyciąga strzelbę i zmusza ich do rozebrania się. Ale zanim będzie mógł kontynuować swoje inne przebiegłe plany, dobry Samarytanin o imieniu Gord przybywa tam z bronią i zmusza Charlesa do wypuszczenia braci. Gdzie indziej Adam, będąc genialnym studentem, włamuje się na rządową stronę internetową i dowiaduje się, że nikt poniżej 22 roku życia nie zmarł z powodu nieznanej choroby. Zszokowany pędzi do kostnicy, aby poinformować o tym swojego wuja, ale znajduje go martwego na podłodze. Później spotyka swoją najlepszą przyjaciółkę, Wiley, i mówi jej, że dzieje się coś niezwykłego, więc powinni natychmiast opuścić miasto. Wiley zgadza się na ucieczkę i zaczyna pakować swoje rzeczy. Niestety kilka godzin później pękają jej wody, przez co nie może chodzić. Wysyła więc wiadomość do Adama i informuje go, że nie może przyjechać. Widząc Wiley w potwornym bólu, jej siostra, Melissa, próbuje wezwać lekarza, ale z powodu chaosu na zewnątrz nikt nie odpowiada. Melissa rzuca się więc do wcześniejszego dobrego Samarytanina, Gorda, który jest również jej dobrym przyjacielem, i prosi o pomoc. Następnie oboje udają się do Wiley i pomagają jej w porodzie chłopca. Z drugiej strony Adam dociera do granicy miasta, trzymając nóż do cięcia ogrodzeń. Niestety zostaje zauważony przez oficerów armii, którzy otwierają do niego ogień. Adam zostaje trafiony jedną z kul, ale ratuje go kamizelka kuloodporna, którą ma na sobie. Mijają 4 dni, ale sytuacja nie wykazuje żadnych oznak poprawy. Rząd nadal nie dokonał żadnego przełomu w kwestii przyczyn wybuchu epidemii. Ponieważ wszyscy ludzie w wieku powyżej 22 lat nie żyją, Melissa zaczyna opiekować się sierotami w kościele. Pewnego dnia rząd ogłasza, że wirus zaczyna zwalniać i kwarantanna wkrótce zostanie zniesiona. W tym celu młodzi obywatele będą musieli zebrać i spalić wszystkie martwe ciała. Wiadomość ta daje nadzieję pozostałym obywatelom i natychmiast zaczynają zbierać martwe ciała w wyznaczonym miejscu. W międzyczasie Chuck stał się w pewnym sensie przywódcą po śmierci swojego aroganckiego ojca, Charlesa. Próbuje kontrolować młodzież w mieście, aby nie powodowała chaosu. Desperacko poszukuje również swojej zaginionej siostry, Lany, która zaginęła kilka dni temu. Pewnego razu on i jego chłopcy przyłapują agresywnego dealera narkotyków, Roniego Kriegera, na kradzieży leków z domu. Chuck próbuje przejąć kontrolę nad sytuacją i ostrzega Roniego, aby się odsunął, ale ten nie chce go słuchać. Zamiast tego wyciąga broń i grozi chłopakom, że ich zastrzeli, jeśli nadal będą stawać mu na drodze. Nie mając wyboru, Chuck pozwala mu odejść. Jednak wieczorem, gdy jeden z jego kumpli pokazuje mu zdjęcie kobiety z odciętym środkowym palcem, Chuck traci spokój. Rozpoznaje w niej właścicielkę tego samego domu, z którego Ronnie ukradł leki, i domyśla się, że zrobił to, by ukraść jej pierścionek. Zbiera więc swoich kolegów i udaje się do domu Roniego, aby się zemścić. W następnej scenie widzimy, jak Wiley wdziera się do czyjegoś domu, prawdopodobnie ojca jej dziecka, i czegoś szuka. Właśnie wtedy podchodzi do niej chłopiec z nożem. Przerażona Wiley wspomina, że odejdzie, ale on ją zatrzymuje i prosi, by z nim została.
Otwiera nawet za niej sejf i znajduje w środku kopertę z jej imieniem. Ale zanim zdążył jej ją przekazać, Wiley poczuł zawroty głowy i upadł na podłogę. Gdzie indziej, gdy Gord pracuje na swojej farmie, zauważa stado sępów krążących nad czymś w pobliskim lesie. Zaciekawiony udaje się na miejsce, gdzie znajduje siostrę Chucka, lanę martwą w pobliżu drzewa. Ma w ręku rewolwer i rany na głowie. Nie tracąc czasu, wzywa Chucka i Adama na miejsce zdarzenia. Ten ostatni rozgląda się po miejscu i dedukuje, że ktoś się z nią szarpał przed jej śmiercią. Robi również zdjęcia miejsca zbrodni, wraz z odciskiem stopy obok martwego ciała. Z ciężkim sercem Chuck podnosi ciało swojej siostry i pali je po przyniesieniu na ich podwórko. Tego wieczoru druga siostra Chucka, Amanda, która cierpi na autyzm, próbuje przygotować hamburgery z kurczaka i frytki w ich sklepie spożywczym. Dziewczynka wierzy, że jej siostra Lana wkrótce wróci do domu. Jednak z powodu jej niezdarności olej zapala się i duża część sklepu zostaje spalona. Amanda na szczęście wychodzi z tego bez szwanku, ale jest zbyt przerażona, by wyjawić, że to jej wina. Dlatego, gdy jej brat pyta o to, co się stało, kłamie, że widziała starą ciężarówkę wjeżdżającą do sklepu. Słysząc to, Chuck domyśla się, że bracia Krieger są za to odpowiedzialni, ponieważ oni również mają starą ciężarówkę. Później w nocy całe miasto gromadzi się wokół stosu martwych ciał i przygotowuje się do ich podpalenia. W tym samym czasie Adam poszukuje osoby, którą znalazł na rządowej stronie internetowej i wierzy, że ma ona jakieś informacje na temat tajemniczej choroby. Na szczęście znajduje mężczyznę i wyjmuje coś z jego kieszeni. Ale kiedy przygotowuje się do wyjścia, słyszy, jak ktoś kaszle w pobliżu. Po bliższym przyjrzeniu się Adam jest oszołomiony, widząc Wiley wśród martwych ciał. Szybko podchodzi do niej i wynosi ją na zewnątrz, zanim cały stos spłonie na popiół. W międzyczasie tygrys ucieka z zoo po zaatakowaniu małego chłopca, który przyszedł go nakarmić. Następnego ranka Chuck znajduje telefon komórkowy Lany i idzie prosto do Gorda. Zapewnia, że muszą stawić czoła braciom Krieger i dać im nauczkę. Początkowo Gord waha się, twierdząc, że nie mogą tak po prostu atakować ludzi. Ale kiedy dowiaduje się, że Ronnie był ostatnią osobą, która wysłała wiadomość do Lany, zgadza się dołączyć do Chucka. Przed opuszczeniem farmy Gord prosi swoją młodszą siostrę, Francis, aby zajęła się krowami i nakarmiła je. Następnie Chuck wraz z Gordem i jego przyjaciółmi otaczają w nocy dom brata Kriegera i żądają, by Ronnie wyszedł. Zmartwiony starszy brat Pat mówi Roniemu, aby ukrył się w piwnicy, podczas gdy on zajmie się sytuacją. Następnie wychodzi z domu i zaczyna rozmawiać z Gordem i Chuckiem. Nagle w całym miasteczku wysiada prąd, przez co Chuck zaczyna wierzyć, że bracia Krieger próbują zastawić na nich pułapkę. Otwiera więc ogień do Pata, co skłania Roniego do oddania strzału z piwnicy. Kiedy sytuacja prawie wymyka się spod kontroli, Chuck i jego grupa decydują się wycofać, ale robiąc to, Gord zostaje trafiony kulą. Później Chuck zatrzymuje swoją ciężarówkę przy aptece i podrzuca tam Gorda. Ten zapewnia, że nic mu nie jest i potrafi o siebie zadbać. Jednak po wyjściu Chucka, Gord wchodzi do sklepu i upada na ziemię z powodu poważnej utraty krwi. Na szczęście pojawia się jego przyjaciółka, Melissa, która pomaga mu stanąć na nogi. Oczyszcza również jego ranę i zszywa ją. W tym samym czasie Tracy, druga z rodzeństwa Kriegerów, informuje Pat, że Ronnie opuścił dom. Ujawnia również, że sprawdziła jego telefon i znalazła wiadomości tekstowe wysłane do Lany i innej dziewczyny. W międzyczasie Ronnie wkrada się do domu Chucka, gdzie śpi jego dziewczyna, Stacy. Wygląda na to, że oboje znają się od dawna i łączy ich bliska więź. Ronnie nieustannie prosi o pomoc, twierdząc, że nie zabił Lany, a Stacy postanawia mu pomóc. Następnego ranka zabiera go na spotkanie z Chuckiem i pomaga im rozstrzygnąć różnicę. Jednak w ostatniej chwili zdradza Roniego i okłamuje Chucka, że została zaatakowana. Nie masz pomysłu na prezent? Teraz już masz. Makeme.pl. Rozwścieczony Chuck wraz ze swoimi chłopcami biegnie za Roniem, by go pobić. Z drugiej strony siostra Gorda, Francis, próbuje włączyć generator, aby zasilić farmę. Na jej nieszczęście uciekający tygrys pojawia się za nią, zmuszając ją do ucieczki na strych. Później trzyma broń i powoli wychodzi z ukrycia. Tygrys zauważa ją i zaczyna się do niej zbliżać, ale w samą porę oddaje kilka strzałów i zabija go. Gdzie indziej Adam i Wiley postanawiają skorzystać z przerwy w dostawie prądu, aby uciec z miasta, ponieważ teraz tylko kilku oficerów wojskowych pilnuje ogrodzenia elektrycznego. Przed odejściem rzuca okiem na swoje dziecko i zostawia je pod opieką Melisy. Po chwili docierają do granicy i udaje im się wyrwać ogrodzenie za pomocą przecinaka. Niespodziewanie, gdy przechodzą obok ogrodzenia, zauważają, że teren wokół nich jest pokryty minami lądowymi. Aby to sprawdzić, Adam rzuca torbę Wiley'a na ziemię i tak jak się spodziewali, następuje wielka eksplozja. Torba jest całkowicie zniszczona, a wokół niej fruwa duża ilość gotówki. Adam pyta Wiley, skąd wzięła pieniądze, ale ona odmawia odpowiedzi. Po nieudanej próbie oboje wracają do swojego miasta.
Gdzie indziej Ronnie przetrzymuje Amandę jako zakładniczkę, gdy Chuck i jego chłopcy go znajdują. Zaniepokojona chaosem, który spowodowała, dziewczynka w końcu przyznaje, że to ona podpaliła supermarket. W tym samym czasie Ronnie mówi również Chuckowi, że nie zabił Lany i prosi o broń w zamian za bezpieczeństwo Amandy. Nie mając wyboru, niechętnie dostarcza mu karabin i ratuje siostrę. Zanim Ronnie zdąży wykonać jakikolwiek ruch, Chuck atakuje go i wielokrotnie uderza w twarz. Właśnie wtedy Gord i Pat przybywają na miejsce zdarzenia i rozdzielają ich. Następnie ujawniają, że Ronnie był w rzeczywistości z dziewczyną Chucka, Stacy, kiedy Lana została zabita. Ronnie odchodzi stamtąd, stwierdzając, że walka dopiero się rozpoczęła. W następnej scenie Gord wraca do swojego domu i jest przerażony po zobaczeniu martwego tygrysa na podwórku. Natychmiast wchodzi do środka i zaczyna szukać Francis. Chwilę później znajduje ją i wspomina, że ich rodzice byliby bardzo dumni z odwagi, jaką dziś wykazała. Z drugiej strony, kiedy Wiley wraca do domu, Melissa krzyczy na nią, że zostawiła swoje dziecko i odeszła, nie informując jej o tym. Słysząc to, Wiley wpada w złość i wychodzi z domu, ale nie przed poinformowaniem siostry, że nie musi już opiekować się swoim synkiem. Później, gdy Wiley wędruje po mieście, spotyka Roniego. Mówi jej, że może zatrzymać się u niego, jeśli chce. I o dziwo, Wiley zgadza się pójść z nim. Następnego ranka oboje udają się do lasu na polowanie, zostawiając małego chłopca pod opieką Tracy. Gdzie indziej w mieście dwóch młodych dzieciaków, Harrison i jego przyjaciel, włamują się do magazynu samochodowego Chucka i odjeżdżają drogim czarnym samochodem. Na zewnątrz chłopcy Chucka zauważają kradzież i zaczynają ich gonić. Chwilę później Harrison traci kontrolę nad samochodem i rozbija go w rowie. On i jego przyjaciel próbują uciec z miejsca zdarzenia, ale zostają złapani przez ludzi Chucka. Później zostają przyprowadzeni do Chucka, który postanawia ich ukarać, chyba że wymyślą dobre przeprosiny. Harrison jednak nie przeprasza i zamiast tego gani Chucka za to, że zachowuje się, jakby był głową państwa. To rozwściecza tego ostatniego, więc przywiązuje Harrisona do metalowego słupa. Tymczasem Adam ponownie odwiedza miejsce w lesie, gdzie wcześniej znaleziono ciało Lany. Rozgląda się i odkrywa czapkę, podobną do tej, którą Pat Creeker nosił podczas meczów baseballowych. Z tą informacją Adam postanawia sam zbadać sprawę. Później potajemnie udaje się do rezydencji Creekerów i przygląda się butom trzymanym na zewnątrz. Co zaskakujące, odciski z tyłu butów pasują do tych na zdjęciu. Adam próbuje zbadać sprawę, ale Tracy zauważa go i pyta, co tam robi. Aby uciec od sytuacji, Adam kłamie, że po prostu szuka Roniego, aby zdobyć trochę narkotyków. Gdzie indziej Wiley może cieszyć się czasem spędzonym z Ronnie. Po wypiciu kilku piw próbuje się z nią umówić, ale Wiley daje jasno do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana. Mimo to Ronnie nie przestaje i nadal się narzuca. Na szczęście Tracy przybywa na czas i uderza go szpadlem, dając Wileyowi wystarczająco dużo czasu na ucieczkę. Później w nocy Pat spotyka się z Adamem i mówi mu, że nie zabił Lany, ale próbował powstrzymać ją przed popełnieniem niewyobrażalnego. To wyjaśnia, dlaczego w pobliżu miejsca jej śmierci były ślady walki. Następnie wręcza Adamowi notatkę i przygotowuje się do wyjścia. Właśnie wtedy pojawia się Chuck ze swoimi ludźmi i zaczyna strzelać do Pata. Temu ostatniemu udaje się jakoś uciec i zanim Chuck może go dopaść, Adam interweniuje. Twierdzi, że Pat jest niewinny, ponieważ Lana popełniła coś nie do pomyślenia. Aby zweryfikować swoje twierdzenie, wręcza Chuckowi ostatnią notatkę swojej siostry, którą Pat dał mu wcześniej. Chuck jest zdruzgotany tą rewelacją, a na domiar złego zostaje poinformowany, że chłopiec, którego wcześniej przywiązał do słupa, Harrison, stracił przytomność. Okazuje się, że chłopak jest chory na cukrzycę i dostał wstrząsu insulinowego. Na szczęście na miejsce przybywa kilka osób, którym udaje się reanimować chłopca. Po powrocie do domu Pat rozmawia z Tracy i dowiaduje się o ostatnich wybrykach ich brata. Zganił Roniego i ostrzegł go, aby więcej tego nie robił, bo w przeciwnym razie będą konsekwencje. Po pewnym czasie Wiley podchodzi do Pata i prosi go, aby podrzucił ją w pobliże miasta. Ten jednak odmawia, twierdząc, że Chuck i jego ludzie go szukają. W końcowej scenie, gdy Adam rozmawia z jednym ze swoich nauczycieli, moc powraca do miasta i wszyscy stają się podekscytowani. Niestety nauczyciel, który właśnie skończył 22 lata, zaczyna wymiotować krwią i umiera na miejscu. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw suba i łapkę w górę. Miłego dnia!